Czy pani byłaby w stanie, gdyby nagle przyszedł do pani Jezus i powiedział: to jestem ja i rzuć wszystko, zawierz mi, nie utopisz się, nie utoniesz i przyjdziesz. Myśli pani, że miałaby pani w sobie tyle siły, co Piotr, żeby zmierzyć w jego kierunku? Miałabym. Miałabym. Taką wiarę mam. Play! Witamy was bardzo serdecznie w 28. odcinku Przewodnika dla Duszy. Będziemy dzisiaj zatrzymywać nad piękną Ewangelią tej niedzieli. To już 19. niedziela zwykła. Dzisiaj pozdrawiamy was, panią redaktor, razem tu jesteśmy. Witam serdecznie państwa. Trochę się stresuję. Tak, stresuję się trochę w związku z tym, że już pracujemy bardzo długo, to postanowiliśmy troszkę zmienić koncepcję naszego programu. Będzie dialogowany. Tak, będzie dialogowany. Dialogowany. Przynajmniej dzisiaj. Zobaczymy, co później. Tak, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, a później... Mam nadzieję, że będzie dobrze. Pomysł jest dobry, panie redaktor. Myślę, że zobaczymy. Dobrze, a widzimy się dzisiaj, kochani, w Kroczycach. Tam za nami taki fajny basen. Podobno za darmo można przyjechać na wczasy. Ale nie jesteśmy tutaj bezcelowo, bo dzisiaj taka Ewangelia związana z wodą znowu. Ewangelia o tym, jak Pan Jezus chodzi po jeziorze. Sobie. Wakacyjna. Taka wakacyjna, tak, bo upały mamy, więc musimy się trochę tak rozluzować. A woda to służy ochłodzeniu naszych organizmów i umęczonych umysłów, więc przechodzimy się do sedna. Przeczytam też tę Ewangelię, panie redaktor pozwoli. Oczywiście. I potem będziemy o niej rozmawiać. A jest bardzo piękna, naprawdę bardzo porusza moje serce i myślę, że wasze też, jak się wsłuchacie mocno w ten tekst. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś mojej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Piękna jest ta Ewangelia, nie? Ona mówi o takich naszych życiowych burzach, myślę. Bardzo dużo odniesień, takich symbolicznych treści. O, bardzo dużo. Ale zanim do tych symbolicznych treści, to przejdziemy do takiej podstawowej. Pierwsze dno takiej Ewangelii zrobimy najpierw. Ja myślę, że Mateusz chce pokazać w tej Ewangelii przede wszystkim Jezusa, który jest Synem Bożym. Jezusa, który sam jest Bogiem i który ma moc nad żywiołami. Jezus, który chodzi po jeziorze, w wzburzonych falach, jest tym, który jest prawdziwie Bogiem, no bo człowiek nie ma takiej mocy, nie? To dzieci z tyłu się kąpią i nie chodzą po wodzie, tylko w tą wodę się zanurzają. Jak byłem ja wszedł z panią redaktor, to też w tą wodę się zanurzymy. Nie mamy mocy nad prawami fizyki, a twórcą tych praw fizyki jest Pan Bóg. No i On może je zawiesić i może nimi się bawić. No i tutaj Jezus się trochę bawił tymi prawami fizyki, bo chodził po jeziorze i pokazywał siebie jako ten, który ma moc nad tymi prawami. Nie? I uczniom chciał pokazać właśnie to, że on dla niego ten wiatr, ani ta woda nie stanowi żadnych granic. I to jest takie pierwsze przesłanie tej Ewangelii, ale też do tych symbolicznych, panie redaktor, nie? Bo tak sobie myślę, że uczniowie, którzy są sami na tym jeziorze, płyną tą łódką miotaną falami, bo wiatr jest przeciwny, czują przede wszystkim lęk. Boją się, nie wiedzą, co się z nimi stanie. No właśnie, nie są oddaleni sporo od brzegu. I tak sobie myślę, że czują przede wszystkim strach, bo nie wiedzą co. Bo wiedzą, że pod nimi jest spora głębina i ich ludzkie możliwości się skończyły. Mogą utonąć, nie? Pogrążeni w tych falach. Wiedzą, że nie dają rady. I nagle widzą sobie Jezusa. Tak sobie tą scenę próbuję wyobrazić w swoim umyśle i widzę tego Jezusa, który idzie wśród tych zburzonych fal. I tu Ewangelista pisze takie coś, że oni się bardzo tego przestraszyli, nie? Zobaczyli Jezusa, który idzie po tych falach, po tym jeziorze. I nagle... Nie wiem, czy go poznali. I go nie poznali pewnie. No mówią, że nie poznali, myśleli, że to zjawa, nie? I ze strachu krzyknęli. I tak sobie myślę czasami, że u nas jest podobnie, nie? Że jak my czasem przeżywamy takie różne historie życia, gdzie nam jest tak trudno, gdzie czasem jakiś strach towarzyszy nam bardzo mocno, się pojawia i to wtedy nie widzimy tego Pana Jezusa, który jest blisko.
Bo widzimy tylko to, co się dzieje wokół, to niebezpieczeństwo. Nie? To niebezpieczeństwo. Przeżywamy to, myślimy, a co to będzie, kiedy to, a jak będzie, a nie uda nam się, a to jest coś większego od nas, coś nas przerasta. Emocje biorą górę, nie? I strach nam tak trochę przesłania oczy, że nie widzimy Jezusa, który idzie ku nam, nie? A myślę, że w tych doświadczeniach trudnych też nam czasem Pan Bóg do nas przychodzi. I to jest takie pierwsze przesłanie tej Ewangelii chyba, że właśnie w takich momentach, kiedy przychodzą trudności życiowe. Czyli te fale wzburzone na jeziorze. Te fale na jeziorze. To my tego Jezusa nie widzimy, bo strach przesłania nam oczy. A prawda jest taka, że On jest. Że On idzie ku nam, kiedy nam jest przykro, kiedy coś nie wychodzi, kiedy lęgogar nasze serce, że On nas nie zostawia. I to jest takie bardzo fajne, nie? Że Pan Bóg zawsze przy nas. Kiedy nam się wydaje, że nie ma nikogo, bo że nie ma. Jeziorze byli sami, nikt nie tak, był. Tak, właśnie, nie, środek nocy, wicher, a oni na środku jeziora wiedzą, że będą zaraz tonąć. Tyle wiedzą. I tego się bardzo boją, nie? Ale pojawia się Jezus, który ratuje sytuację. On przemawia do nich odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Czyli Go wtedy poznają, nie? Mówi, ja jestem, to ja. I wtedy Piotr, ten najważniejszy ze wszystkich tych apostołów w tej łódce, mówi, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jakby tak trochę Jezusa chce wystawić na próbę, tak nie? Przekornie. Jak to Ty, nie? A nie zjawa, to każ, bo ja widziałem tyle cudów, nie? Ja już widziałem tyle rzeczy, jakie zrobiłeś. Jak przyjdziesz, to znaczy, że uwierzysz, że to jesteś tak. Ty. Jak będziesz, jak mi dasz tę moc, nie? To na pewno to jesteś Ty. No i Jezus mu mówi, no to przyjdź, nie? Ej, słuchajcie, Piotr tak niesamowite to jest, że Piotr tak wierzy, nie? Chociaż ryzykuje, no bo nie wie, czy to do końca ten Jezus, ale wychodzi z tej łódki. Ja sobie tak Piotra wyobrażam, jak on tą nogę tak przekłada przez tą łódź, nie? I tak puch. I patrzy, że nie tonie, nie? Że staje jak na gruncie na tej wodzie. No i drugą, potem puch, nie? I wychodzi. Potem tyłek przesadza, nie? I wychodzi na to jezioro i tak niepewnie zaczyna chodzić, ale te fale koło niego, a on tak idzie, bo idzie do Jezusa. No i idzie, krocząc po wodzie. I idzie, nie? A dlaczego idzie? Bo wierzy, bo jest Jezus, nie? Bo jak jest z Jezusem, to wie, że z Jezusem chodzi po jeziorze. Czyli czyni coś niemożliwego. I to jest niesamowite drugie przesłanie tej Ewangelii. Bo myślę, że Pan Jezus nam chce dzisiaj powiedzieć przez to słowo, że z Jezusem nie ma rzeczy niemożliwych, nie? Że można chodzić nawet po wodzie. Jak się zawierzy. Jak się mocno Mu zawierzy, nie? I to jest takie wezwanie dla nas, nie? Że mamy mocno Jezusowi zawierzyć. Że nam się czasem wydaje, słuchajcie, że niemożliwe. To nie wyjdzie po ludzku, nie? Nie da się. Wszystkie szanse przegrane. Już koniec, nie? A Jezus, wszyscy mówią, że to... Że już machnąć ręką, tak, że bez sensu. Spalona pozycja. A Jezus mówi, chodź, nie? Chodź przez te fale, nie bój się. Ja do Ciebie idę, Ty chodź do mnie. Może warto iść za Jezusem, kiedy nawet właśnie wszystko jest przeciwne, kiedy ten przeciwny wiatr, kiedy te fale, kiedy ta noc, kiedy ta głębina, i za Jezusem. Ale dzieje się coś niesamowitego w tej Ewangelii. Piotr, kiedy patrzy na ten silny wiatr, zaczyna się znowu bać. Bo docierają do niego takie ludzkie... Oczywiście, nie? Znowu zaczyna myśleć po ludzku, nie? Mhm. Tylko po ludzku zaczyna myśleć. I to, nie? Zaczyna tonąć, ale krzyczy do Jezusa i to jest jego ratunek, nie? Panie, ratuj mnie. Kiedy tonie, kiedy widzi, że już zaczyna iść na dno, że ta woda się rozstępuje pod jego nogami, krzyczy w stronę Jezusa, Panie, ratuj. I to takie też dla nas przesłanie, trzecie już tej Ewangelii, że kiedy właśnie zaczynamy tonąć, nie? Kiedy takie sytuacje przychodzą, kiedy już po ludzku właśnie wszystko się zawala i nic nie wychodzi, to trzeba krzyczeć do Jezusa. Ratuj. No bo jak już nie ma rozwiązań po ludzku, to tylko Bóg ma rozwiązania, nie? I to jest takie zachęcenie nas do tego, żebyśmy zawsze temu Jezusowi zawierzyli na nowo. No i co robi Pan Jezus? Pan Jezus podchodzi do Niego, chwyta Go za rękę i Go z tej wody wyciąga i mówi, czemu zwątpiłeś małej wiary, nie? Jakby ma zasłuż mu, właśnie to zawierzenie mu nie wychodzi, nie? Że Piotr jest taki chwiejny jak ten wiatr, nie? Jak ta łódka. Na początku mu się udawało? Nie, że miał taki moment przebłysku, że zaczął chodzić, ale zwątpił, nie? Jezus mówi, nie zwątp we mnie, nie? Nie wątp w moją moc, ze mną możesz wszystko. Ratuje go. I to myślę takie kolejne przesłanie, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy gdzieś nam coś właśnie nie wychodzi, kiedy wydaje się, że to nie my, to wołać do Jezusa. Ale też takie jeszcze jedno, że jakby to powiedzieć, że właśnie wtedy, kiedy tracimy Jezusa jakby sprzed naszych oczu w życiu, to zaczynamy sami tonąć, nie? Że jak nas wiara nie trzyma, to nas nic już nie trzyma, że czasem gdzieś się pogrążamy w tych wszystkich falach i idziemy na dno. Z Jezusem możemy chodzić po wodzie, a bez Jezusa idziemy na dno.
I to jest prawda, nie? Bo to nie my o grzechach czasami. Nie myślę, że to też tak by można kolejna odnieść. Kolejna metafora. Kolejna metafora tej Ewangelii, nie? Że jak to nie my czasem w tych swoich różnych trudnościach, ale i grzechach, to trzeba do Jezusa wrócić, nie? Trzeba się go za tą rękę złapać i mówić, wyciągaj mnie, bo tonę, bo już się utopię, bo pójdę na dno, bo bez ciebie nie dam rady. No i potem Jezus chodzi do tej łodzi z nimi i Mateusz pisze, że wtedy się wiatr uciszył. Jakby tak nagle, nie? Ręką odjął, fale ustają i sobie spokojnie dopływają do brzegu, a oni są przejęci w tej łodzi, upadają przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. I myślę sobie, że tą łódź możemy sobie też wyobrazić, panie redaktor, jako taka nasza, taką naszą łódź życia. Nie? Że jak właśnie ona czasem taka miotana falami, sprzecznościami, trudnymi wyborami różnymi, nawet grzechami, to trzeba do tej łodzi zaprosić Pana Boga, nie? Mówić, chodź do mojego życia, Panie Jezu, wiatr się uciszy, dopłyniemy sobie spokojnie, ale w tej łodzi trzeba uznać tam gdzieś w głębi swojego serca, tam na samym dnie, nie? To, co oni powiedzieli, nie? Prawdziwie Jezus, jesteś Synem Bożym. Że z Nim jakoś tak łatwiej. No więc do tego Was zachęcamy dzisiaj, w tą kolejną niedzielę wakacyjną, taką piękną, gorącą i miłą, żebyście właśnie Pana Jezusa zaprosili do łodzi swojego życia, żebyście przed Nim upadli tam w głębi swojego serca i powiedzieli Mu, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Wtedy nie utoniecie, wtedy się wiatr uciszy i dopłyniecie spokojnie do brzegu. Abyście do tego brzegu dopłynęli nieba, bo o to chodzi, nie? Żebyśmy do tego nieba dopłynęli wszyscy razem i tam się spotkali z Panem Jezusem. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani redaktor też. Do zobaczenia, dziękujemy za uwagę. Miłej niedzieli, szczęść Boże.